Cześć, nazywam się Darek Leśnicki i witam na mojej stronie www.psychotestukierowców.pl oraz badania na prawo jazdy wrocławko. No, kolejne ciekawe pytanie zadane przez Magdę z Wrocławia w temacie badania lekarskie kierowców do prawa jazdy kategorii B. I przeczytam tutaj zapytanie naszej pani Magdy. Witam, muszę przedłużyć swoje prawo jazdy ze względu na to, że wcześniej zostało wydane na czas określony z powodów wady wzroku. Chciałabym u pana przeprowadzić potrzebne do tego badania lekarskie. Zależy mi jednak na tym, żeby tym razem prawo jazdy były bezterminowo, ponieważ moja wada wzroku nie ulega już zmianie. Czy do tego potrzebny jest jakiś wypis z karty pacjenta u okulisty? Jeżeli sprawa dotyczyłaby jakichś innych chorób, na przykład jeszcze oprócz tej wady wzroku, na przykład cukrzycy, utraty przytomności, urazów głowy i tym podobny, to raczej taki wypis byłby dla mnie obowiązkowy. Natomiast jeżeli dotyczy tylko wady wzroku, no nie mogę powiedzieć, że wypis ten czy jakaś inna dokumentacja lekarska by się nie przydała. No ale tym niemniej na kategorię B lekarz ma prawo ocenić zdolność zdrowotną do prowadzenia pojazdów samodzielnie, więc można również przyjść bez tej dokumentacji medycznej. Ale jak już powiedziałem, mogą zaistnieć dwie sytuacje, że nie będę sam w stanie ocenić dokładnie tej wady wzroku, no wtedy bym zażądał tej dokumentacji, ale w większości przypadków wystarcza moje badanie i wtedy podejmuję tam jakąś decyzję. Także w temacie, czy ta dokumentacja jest potrzebna czy nie, dobrze żeby była, no ale na kategorię B lekarz uprawniony do badań kierowców ma sam prawo ocenić stan zdrowia swojego pacjenta. Jeżeli masz jakieś zapytania czy komentarze, zapraszam tutaj na samym dole na kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub na moim blogu badania na prawo jazdy wrocław.com lub psychotesty kierowców.pl. Dziękuję bardzo. Mówił wasz dyżurny lekarz medycyny transportu Darek Kraśnicki.